Cześć, kochani, witam Was serdecznie z Polski. Jesteśmy teraz na wakacjach. Od trzech tygodni mniej więcej jeździmy po Polsce, po rodzinie i znajomych. Ja na bieżąco wrzucam Wam. Informacje i pokazuję, gdzie jestem i co jem, przede wszystkim na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie ma, to oczywiście zapraszam Was serdecznie, dołączcie, jeżeli chcielibyście widzieć. Ja będę jeszcze tutaj w lipcu i dostałam takie pytania od Was, czy planuję spotkanie. Więc muszę Wam powiedzieć szczerze, że nie planowałam takiego spotkania, myślałam o tym, ale ponieważ dużo jeździmy, dużo, dużo mam spotkań po prostu, pomyślałam, że nie jestem w stanie tego też dobrze przygotować i zorganizować. Ja mam bazę i jestem na co dzień w Warszawie, to jest moje miasto, gdzie się wychowałam. Natomiast nie jestem w tej chwili w stanie zorganizować czegoś takiego fajnie ale pomyślałam, że jeżeli osoby, które by chciały, chciałyby ze mną się zobaczyć, porozmawiać, fajnie by było. Myślę, że to jest to fajny, fajny, ciekawy pomysł. Ja z przyjemnością bym się z Wami spotkała. Jest nawet kilka osób, które komentują i które ja rozpoznaję po komentarzach, które naprawdę chętnie bym poznała, ale każdego z Was, każdego, kto mi ogląda, kto miałby ochotę, oczywiście chętnie, chętnie spotkam. I pomyślałam, że jeżeli byłyby zainteresowane jakieś osoby właśnie takim spotkaniem, to ja przez pierwsze dwa tygodnie lipca, ale tak myślałam o drugim weekendzie, drugi weekend lipca i możemy to zrobić w Warszawie, gdyby była ładna pogoda, to ja mam taki, taki pomysł, że może by to zrobić gdzieś na, w parku, w jakimś parku na trawie, nie wiem, z kocykami, każdy by przyniósł nie wiem, miskę owoców jakichś czy jakiegoś czegoś zdrowego do jedzenia, fajnego byłoby to, wydaje mi się, że byłoby to ciekawsze niż w knajpie i moglibyśmy sobie lepiej porozmawiać i po prostu byłoby przyjemniej, jeżeli byłaby ładna pogoda, gdzieś tak w ciągu dnia, właśnie w drugi weekend, czyli 8-9 lipca. Jeżeli miałoby to być gdzieś w Knajpce, to nie jestem w stanie tego zorganizować, dlatego wtedy liczę na Was. Jeżeli ktoś chciałby się tym zająć, chciałby przygotować coś takiego czy zorganizować, bo trzeba było coś zarezerwować, mieć, znać miejsce. Nie jestem w stanie tego na dzień dzisiejszy zrobić, więc jeżeli pogoda nie będzie dobra, to ja naprawdę nie jestem w stanie tego teraz zorganizować. Może jest z Was ktoś, kto ma jakąś własną Knajpkę, ale właśnie miejsce jakieś fajne. Ja wolałabym w Warszawie, ponieważ tutaj jestem, będę właśnie przez te pierwsze dwa tygodnie lipca, natomiast mam samochód, jeżeli ktoś. Miałby pomysł i, i fajne miejsce gdzieś w innym mieście, to też jestem w stanie dojechać. Ale tak naprawdę to czekam na, na, wasze, na wasze wiadomości, czy chcecie, ile osób by chciało, dlatego proszę, żeby osoby, które by chciały w takim spotkaniu wziąć udział, a przede wszystkim takie spotkanie jakoś tam zorganizować, mają jakiś pomysł, bo ja naprawdę nie mam pojęcia, jak to wygląda i co, no jak się coś takiego organizuje. No, poza tym, że się możemy spotkać i zobaczyć fajnie. Myślę, że w parku byłoby super. Ale na wasze propozycje i czy ewentualnie chęć spotkania takiego, jeżeli macie. Ochotę, to zapraszam serdecznie, napiszcie do mnie na maila sylwiamałpa zdrowie.com i ja do wszystkich osób, które przyślą mi tę informację, w, w, znaczy chęć wyrażą chęć takiego spotkania, na pewno odpiszę, czy będzie to spotkanie, czy nie. Jeżeli będzie, jeżeli znajdę kogoś, kto mi to pomoże, ktoś z Was zorganizować to wszystko, wszystkie informacje Wam powysyłam. I myślę, że w ten sposób najlepiej będzie nam się umówić. Drugi, moja propozycja to drugi weekend, drugi weekend lipca, gdzie jeszcze nie wiem, preferuję park, jeżeli będzie ciepło. Czekam na Wasze propozycje, tak samo na Wasze jakieś tam pomysły i no po prostu napiszcie, napiszcie na sylwia.małpa.kierunekzdrowie.com w tytule spotkanie, wtedy będę wiedziała, bo mam dużo tych maili, że to jest na ten temat i chętnie, naprawdę się chętnie z Wami zobaczę, ale ustalimy szczegóły po prostu osobom, ja nie będę tego publicznie, publicznie tutaj ogłaszać, tylko napiszę do osób, które chcą się spotkać, wyślę po prostu maile i się, i się w ten sposób umówimy. To chyba wszystko, co chciałam powiedzieć. Jeżeli, tak jak mówiłam, jeżeli macie ochotę, to Instagram, Facebook, tam będziecie widzieć. Teraz jedziemy do Krakowa i do Zakopanego. I w ogóle dużo jeżdżę. Dużo jeżdżę, dlatego jest mi naprawdę trudno coś takiego zorganizować, i też spotykam się z wieloma osobami z moją rodziną i z przyjaciółmi, z którymi się też nie widuję zbyt często. Dlatego taki jest ten, jest bardzo taki zabiegany ten czas. No ale. Mam nadzieję, że z wami też mi się uda spotkać, choćby z kilkoma osobami, będzie mi bardzo miło. Więc jeżeli macie ochotę, to przysyłajcie maile. Trzymajcie się. Ściskam Was serdecznie, życzę Wam słonecznego, miłego, pięknego dnia. No i może do zobaczenia. Cześć, pa! pa.